Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie kandydatów, być może do studiowania na naszej uczelni. Ja nazywam się Olga Sitarz, zajmuję się prawem karnym, jestem profesorem Uniwersytetu Śląskiego i rzeczywiście oprócz prawa karnego zajmuję się jeszcze szeregiem innych gałęzi nauk, gałęzi prawa powiązanych ściśle z prawem karnym. Ponieważ sytuacja jest dosyć specyficzna, dlatego zamiast zapraszać Państwa na nasz wydział i pokazać, jak funkcjonujemy, jak wyglądają zajęcia z prawa karnego, chciałabym Państwu spróbować pokazać, jak uczymy się, uczymy studentów i jak przeprowadzane są zajęcia z prawa karnego. Dlatego też na dzisiaj przygotowałam takie króciusieńkie, 10-minutowe zajęcia, żebyście Państwo zobaczyli, poczuli, być może to jest ten kierunek, który chcielibyście Państwo studiować, a być może prawo karne stanie się dla Państwa taką miłością, jaką ja obdarzam prawo karne jako fascynujący temat, jako fascynująca działka, zarówno naukowa, jak i praktyczna. W moim przekonaniu nie ma lepszej gałęzi prawa. Przeprowadzimy dzisiaj zajęcia, które troszeczkę będą przypominały ćwiczenia z prawa karnego. Pokażę Państwu za chwilę kazus, czyli pewien określony stan faktyczny, na bazie którego zastanowimy się, czy w tym przypadku główna bohaterka, Aleksandra, rzeczywiście powinna ponosić odpowiedzialność karną. Zatem zapraszam do kazusu. Zatem mam nadzieję, że udało się załadować jeden z komiksów prawa karnego, które kiedyś przygotowałam dla bielskiego wydawnictwa Od Nowa. Zostałam poproszona, aby prawo karne pokazać w nieco inny sposób. I przygotowałam tam kilkanaście czy kilka, dwadzieścia kilka, zdaje się, stanów faktycznych przedstawionych na podstawie czy za pomocą samego komiksu. I właśnie wyobraźmy sobie, że jesteście Państwo prokuratorami, być może sędziami, a może, żeby było bardziej realistycznie, studentami prawa na egzaminie czy też przed kolokwium i otrzymujecie właśnie tego rodzaju historię. To jest właśnie kazus. Ja będę Państwu tak mniej więcej opowiadać, o co tutaj chodzi, chociaż teoretycznie ten komiks powinien sam się bronić. Ale ponieważ nie macie jeszcze Państwo praktyki z prawem karnym, być może jeszcze nie na wszystkie szczegóły zwrócicie uwagę. Otóż mamy tutaj dom, który stoi samotnie na jakimś odludziu, otoczony drzewami, jest pochmurno i jak widać zbliża się prawdopodobnie jakaś burza. W domu tym mieszka Aleksandra, nasza główna bohaterka oraz jej pies Duna. No i ona właśnie mówi do niej, że trzeba wszystko pozamykać, Janek będzie dopiero następnego dnia, zatem chowają się do domu, bo pogoda robi się coraz gorsza. Robiąc sobie tam kolację, słyszy, i to będzie kluczowe w rozwiązywaniu naszego kazusu, słyszy komunikat radiowy, że z niedalekiej miejscowości, nazywa się to Kozie Głowy, znajduje się tam zakład karny i przed świtem uciekł niebezpieczny więzień. Tu nazwaliśmy go Tadeuszem Mileckim, był wielokrotnie karany za gwałty i za włamania. Trwa pościg i teraz to już kluczowe rzeczywiście zdanie. Uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności. Zbliża się noc, dziewczyna i pies idą do pokoju zamieszczonego na górze. Tu zwróćcie Państwo uwagę, jaka ciekawa grafika. Otóż padający deszcz powoduje, że wszelkie hałasy nabierają takiego specyficznego znaczenia. Pamiętajmy proszę, że ten dom stał na odludziu, on jest kryty blachą, do tego są drzewa, które uderzają o mury i ściany, być może nawet i o dach. A zatem ten głos jest taki dosyć trudny do zidentyfikowania. No i dziewczyna przez okno wygląda i widzi, że zaraz pod tym oknem jest właśnie jakiś człowiek, który dobija się bardzo gwałtownie właśnie do tych drzwi. Nic więcej nie słychać, tylko tu właśnie te trzaski, pies szczeka, warczy, szumi deszcz. Nie słyszy, co ten człowiek mówi, ale
Pamiętając ten wcześniejszy tutaj komunikat radiowy, stwierdzasz, że jej życie jest zagrożone. Nie mając nic pod ręką, w jakikolwiek sensowny sposób obrony, nie chcąc czekać, aż on wejdzie do mieszkania, bierze stojący telewizor, wyrzuca przez okno. Rzeczywiście człowiek, który znajdował się przed drzwiami budynku, został telewizorem uderzony, stracił przytomność, a Aleksandra dzwoni na policję, informując, że zatrzymała właśnie zbiega, o którym mówiono w radiu. Policja przyjeżdża, nastał już świt, policja przyjeżdża i chłopak, który odzyskał przytomność, mówi, że tak naprawdę złapała go burza, a jest tylko studentem na wakacjach. On nie jest zbiegiem, on szukał schronienia. Dzięki któremu mógłby przed tą burzą się schować. Niestety hałas, który właśnie z jednej strony powodował pies, z drugiej strony deszcz, ostatecznie uniemożliwił komunikację między tymi osobami. Jednym słowem, Aleksandra zrzuciła telewizor na Bogu ducha winnego młodego studenta i pytanie, które w tym miejscu zadajemy studentom, a tak naprawdę pytanie, na które musi odpowiedzieć sobie każdy prokurator w tym miejscu, czy później sędzia orzekający w danej sprawie, czy Aleksandra może odpowiadać za dokonanie średniego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w artykule 157 paragraf 1. I tak naprawdę artykuł 157 paragraf 1 nas mniej interesuje. Tam rzeczywiście jest powiedziane, kto powoduje obrażenia ciała i jest zagrożony karą, ponieważ dla nas, dla państwa, dla mnie, dla potencjalnego prokuratora i dla potencjalnego sędziego jest o wiele ważniejsze pytanie: czy rzeczywiście za to zachowanie sprawczyni powinna ponosić odpowiedzialność karną? Tu, ponieważ to jest fragment, zeskanowany fragment książki, ja tylko pokażę, że tak naprawdę bardzo fachowo, zobaczcie proszę, powinniśmy rozwiązywać ten kazus według schematu, który opracowałam. To znaczy, odpowiadając na poszczególne pytanie, ostatecznie powinniśmy dojść do przekonania, czy te przesłanki wszystkie zostały zrealizowane, czy nie zostały zrealizowane. Ja siłą rzeczy omówię to Państwu bardzo pokrótce, niemniej jednak to właśnie badanie przesłanek odpowiedzialności pozwala nam na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ktoś powinien, czy nie powinien ponosić odpowiedzialność karną. Żeby rzecz stała się łatwiejsza, ja przygotowałam dla Państwa schemat pewnej instytucji prawa karnego, która w tym przypadku będzie miała zastosowanie. Jak Państwo widzicie, przywołane tutaj na kolejnym slajdzie sformułowanie i numer artykułu naprowadza nas już na pewną instytucję prawa karnego. Jest to przy okazji instytucja prawa karnego, którą doskonale chyba wszyscy znają, niezależnie od tego, czy są prawnikami, czy nie, studiują prawo, czy nie. Chyba rzeczywiście każdy człowiek od pewnego etapu życia, wcale niekoniecznie już nawet dorosły i pełnoletni, wie, że w prawie karnym, czy w szeroko rozumianym prawie, istnieje coś takiego jak obrona konieczna. Czasami używa się nieco bardziej popularnego sformułowania samoobrona, ale, że tak powiem, nazwa jednej partii spowodowała, że akurat już tej nazwy samoobrona już nieco rzadziej stosujemy dla nazwania właśnie instytucji, którą chciałabym Państwu omówić. Musimy zatem zastanowić się, czy działanie Aleksandry, która zrzuciła telewizor na domniemanego napastnika, byłoby obroną konieczną? Czy my możemy, czy sąd może, czy student na egzaminie, albo licealista na zajęciach zdalnych może zastosować właśnie artykuł 25? Pozornie wygląda, że tak, ona po prostu działała w obronie koniecznej. Jak zatem wygląda obrona konieczna? Otóż składa się ona z dwóch podstawowych elementów. Z jednej strony musi być zamach na jakiekolwiek dobro prawem chronione. Jeśli jakiekolwiek nasze dobro, dobro osób nas bliskich, dobro osób, których nie znamy, ale
czego jesteśmy świadkiem, zostaje naruszone, zostaje zagrożone. Wtedy, jeśli taki zamach występuje, możemy podjąć obronę, czyli odparcie zamachu. I teraz, co jest najważniejsze? To są trzy pierwsze słowa artykułu 25. Otóż mówimy, że sprawca nie popełnia przestępstwa. Mamy uchylenie przestępności czynu, brak odpowiedzialności karnej. A zatem, i to jest bardzo ważna rzecz, nawet jeśli Państwo nie przyjdziecie do nas studiować prawo, to mam nadzieję, że to już będzie dla każdego bardzo ważna informacja. Tak. Każdy z nas ma prawo bronić swojego życia, swojego zdrowia, swojego mienia, a także życia, zdrowia, mienia i innych dóbr, nie tylko swojego, ale każdej innej osoby. I jeśli naruszymy dobra napastnika, to mimo wszystko nie będziemy ponosić odpowiedzialności karnej. Jeśli napastnikowi zrobimy krzywdę, jeśli napastnikowi zniszczymy jakąś rzecz, nie ponosimy odpowiedzialności karnej. Mam nadzieję, że macie Państwo świadomość, że takie stwierdzenie, jeśli jest zamach, następuje obrona, nie ponosimy odpowiedzialności karnej, takie zdanie, takie swoistego rodzaju wnioskowanie byłoby bardzo niebezpieczne, ponieważ bardzo łatwo wyobrazić sobie nadużycia z tym związane. Zatem artykuł 25 w paragrafie pierwszym, ale też drugim i poniekąd w artykule 29 formułuje przesłanki obrony koniecznej, a zatem wskazuje, kiedy rzeczywiście będzie uchylenie przestępności czynu. Zamach musi się charakteryzować trzema przesłankami. Po pierwsze, musi być bezprawny, a zatem nie przysługuje obrona przed naruszeniami naszego dobra, jeśli to naruszenie jest prawnie legalne. Czyli na przykład, jeśli policjant przychodzi nas aresztować, jeśli komornik przychodzi zabrać telewizor, bo nie zapłaciliśmy jakiegoś długu. W tych wszystkich sytuacjach zachowanie osób naruszających nasze dobro jest legalne i nie przysługuje obrona konieczna. Zamach ponadto musi być bezpośredni. Nie wolno nam korzystać z obrony koniecznej przedwcześnie, tak na wszelki wypadek. Nie wolno nam również korzystać z obrony koniecznej, jeśli niebezpieczeństwo już minęło. Napastnik ucieka, a my gonimy, żeby wymierzyć sprawiedliwość. To już nie jest obrona konieczna. I cecha najważniejsza z perspektywy naszego kazusu, zamach musi być rzeczywisty, musi być realny, a zatem przysługuje obrona konieczna tylko wtedy, kiedy zamach był prawdziwy. Co to oznacza? Zobaczmy na razie jeszcze dwie cechy obrony. Obrona właśnie musi być konieczna i musi być współmierna. Wracając do naszego kazusu, czy zamach był rzeczywisty? Nie. To nie był zamach rzeczywisty, a zatem Aleksandra nie może powoływać się na obronę konieczną. Ona tylko myślała, że istnieje zamach, a zatem nie może być zwolniona z odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 25. Ta przesłanka, ja nie wiem, czy ten znacznik widać, ta przesłanka mówiąca o rzeczywistym zamachu nie została zrealizowana. Czy to oznacza, że policjant, który przyjeżdża, powinien aresztować, oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, aresztować Aleksandrę? Otóż nie, ponieważ w kodeksie karnym mamy jeszcze jeden bardzo ważny przepis. On jest nieco ciut bardziej skomplikowany i to jest właśnie przepis artykułu 29, jeśli Państwo pozwolicie, tego przytoczę, ale mówią coś takiego: nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność. To jest fragment przepisu, ale ten nas tutaj całkowicie nam wystarcza. Jeśli zdecydujemy, że Aleksandra błędnie odczytała wszystkie okoliczności, przyjmując, że jest to zamach, ale jej błąd był usprawiedliwiony, wtedy również nie poniesie odpowiedzialności karnej. A czy był usprawiedliwiony? W moim przekonaniu tak. Rzeczywiście po usłyszeniu komunikatu, po dobijaniu się do drzwi, po szczekaniu psa mogła stwierdzić, że jest
zamach. Zatem przyjmujemy, że nie może być zastosowany artykuł 25, ale może być zastosowany artykuł 29 kodeksu karnego, który zwalnia Aleksandrę z odpowiedzialności karnej. I w ten oto prosty sposób macie Państwo jeden kazus rozwiązany na kolokwium na drugim roku prawa. Zatem serdecznie Państwu dziękuję i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do studiowania na naszym wydziale.